Michał Jelonek, dzień dobry, jesteśmy na antenie Republiki, jesteśmy w Domu Wolnego Słowa. To jest program po dziewiątej. Adrian Klarenbach do Państwa niebawem wróci, ale dzisiaj w zastępstwie za redaktora Klarenbacha w tym programie z Państwem będę rozmawiał, ale też będę rozmawiał z moimi gośćmi, już w studio czekają, 9.20 na naszych zegarach. Mateusz Piepiórka, bezpartyjni samorządowcy. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Piotr Kusznieruk, Nowa Lewica. Dzień dobry. Grzegorz Płaczek, Konfederacja. Dzień dobry. I Dariusz Stefaniuk, Prawo i Sprawiedliwość w naszym łączeniu skajpowym. Dzień dobry, panie pośle, również pana witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich i witam wszystkich kolegów w studio i państwa przed telewizorami. Panowie, wiele tematów do poruszenia, bo wczoraj szczególnie działo się dużo, jeżeli chodzi o księdza Michała Olszewskiego. Także dwie urzędniczki z Departamentu Sprawiedliwości, z Funduszu Sprawiedliwości, decyzją Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Cała trójka za poręczeniem majątkowym swoje areszty, w których przebywają, opuści. Prawdopodobnie już dzisiaj, natomiast jeszcze nie wiemy dokładnie, o której godzinie te areszty śledcze opuszczą i ksiądz Michał Olszewski, i pani Karolina, także pani Urszula. Ponad pół roku w odosobnieniu, ponad pół roku stosowania tego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Właśnie i wczoraj na gorąco orzeczenie, decyzję sądu komentował jeden z obrońców księdza Michała Olszewskiego, mecenas Krzysztof Wąsowski. Posłuchajmy tej wypowiedzi. To jest zmiana orzeczenia, zmiana postanowienia Sądu Okręgowego, bardzo korzystna dla naszych mandantów. Mianowicie sąd postanowił warunkowo uchylić areszt, jeżeli cała trójka wpłaci kaucję po 350 tysięcy złotych. To znaczy ksiądz Michał Olszewski, jeżeli wpłaci na konto Prokuratury Krajowej kwotę 350 tysięcy złotych, jeżeli pani Urszula i pani Karolina wpłacą po 350 tysięcy złotych, to natychmiast wychodzą z aresztu. Termin, który sąd wyznaczył, aby tą kwotę wpłacić na rachunek bankowy Prokuratury Krajowej, jest 15 listopada. Do tego jeszcze sąd poinformował nas, że ta zmiana tego środka zapobiegawczego dotyczyć będzie także zakazu opuszczania kraju przez całą trójkę osób wraz z zatrzymaniem ich paszportów, a także dwa razy w tygodniu będą się musieli meldować na dozorze policyjnym i będą mieli zakaz kontaktu między sobą. $350 tysięcy poręczenia majątkowego za każdą z tych trzech osób, za urzędniczki. Te pieniądze, tę kaucję wpłaci Michał Rachoń, kaucja za księdza Michała Olszewskiego także będzie wpłacona, więc miejmy nadzieję, że już dzisiaj cała trójka mury aresztu śledczego opuści. Kończy się gehenna, jaką całej trójce zgotowała nielegalna prokuratura na czele z Adamem Bodnarem i jego nominatami politycznymi. Pytanie, dlaczego tak długo trzeba było czekać na decyzję sądu apelacyjnego, który podjął to postanowienie, wydał to postanowienie, że z wolnej stopy zarówno ksiądz Michał Olszewski, jak i urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości będą mogły w swojej sprawie odpowiadać. Grzegorz Płaczek, Konfederacja. Panie zacznijmy pośle, od tego, że jestem bardzo mile zaskoczony reakcją ludzi, dlatego że tak jak w przypadku biznesmenów 350 tysięcy złotych to być może nie jest ogromna kwota. Natomiast w przypadku urzędników państwowych, no bądźmy uczciwi, ale nie każdy z urzędników ma 350 tysięcy złotych oszczędności na koncie, zwłaszcza kiedy wiemy, ile urzędnicy w Polsce zarabiają. Więc ta pomoc, po pierwsze, pana redaktora Rachonia, no była bezcenna. Tutaj myślę, że to jest po prostu pokazanie rzeczywiście, że w coś się wierzy, o coś się walczy. Również jako Polak chciałem za to bardzo podziękować. Po drugie, no to tylko pokazuje z jednej strony nieudolność tego państwa. Zupełnie nie jako polityk, jako człowiek staram się zrozumieć, jak to możliwe, że przez pół roku przetrzymywane są trzy osoby, na których podobno ciążą jakieś poważne zarzuty. Przez pół roku
prokuratura ostatecznie nie doprowadza do tego, że te osoby stają przed sądem w takim znaczeniu, że są oskarżone i mogą na samym końcu albo doczekać uniewinniającego wyroku, albo nie. I po pół roku, dzięki presji również społecznej, bo tutaj nie może to też umknąć naszej uwagi, ta presja społeczna, ci ludzie, którzy się pojawiali przed tym aresztem, te wszystkie spotkania, te wszystkie rozmowy również w Republice, przyniosły taki efekt, że sąd podjął taką, a nie inną decyzję. Oczywiście możemy bajać i mówić, że sąd jest niezawisły i sąd nie wziął pod uwagę presji społecznej. Oczywiście, że tak nie jest. Tam są ludzie. Wiemy, że sądy są niestety bardzo często pod wpływem osób, które zarządzają tymi sądami. Jeżeli ktoś mówi inaczej, to znaczy, że kłamie albo nie rozumie, jak działa u nas tak zwana sprawiedliwość. Ja jestem przeszczęśliwy. Miejmy nadzieję, że do tego typu patologii po prostu w przyszłości już w tym kraju nie będzie dochodzić. Piotr Kusznieruk? Póki się nie zmienią przepisy do takiej sytuacji, wielokrotnie będzie dochodzić. Dochodzi mniej więcej 8300 razy w przeciągu roku. W 2008 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska w zakresie aresztów łamie przepisy europejskie systemowo. Polska w niektórych miejscach bije rekordy przetrzymywania ludzi w aresztach. Chcę napomnieć, że najdłuższy czas przebywania w Polsce w areszcie to jest 12 lat i 3 miesiące. Organizacja Narodów Zjednoczonych w tej sprawie zabrała głos, bo to jest już tak strukturalne i tak skuteczne łamanie przepisów praw podobnie człowieka, w kwestii księdza Michała Olszewskiego, też sygnatura przez ONZ dodana w tej sprawie. Podobnie, no ale tutaj długość jest po prostu jak gdyby niewiarygodna. Ta osoba oczywiście, ta osoba została skazana, ale 5 lat i 6 miesięcy dla osoby, która została uniewinniona w areszcie, to też jest naprawdę istotny wyrok. To jest też niska odpowiedzialność państwa za tego typu czyny. Na ludziach to wywiera olbrzymie wrażenie i na samych osadzonych, i na osobach, które są w bliskim kontakcie, czyli bliskie rodziny też w tym zakresie cierpią. Powoduje to lęki, stresy, sytuacje pourazowe. W Polsce są wprowadzone przepisy, że dla sędziego łatwiej jest, że tak powiem, zaaprobować areszt złożony przez prokuratora, niż pisać uzasadnienie, dlaczego nie będzie tego aresztu, więc to są procedury uproszczone, żeby ludzi szybciej, łatwiej i skuteczniej aresztować. Ja się oczywiście cieszę, że ksiądz Olszewski został zwolniony z aresztu. Uważam, że generalnie w sprawach gospodarczych i w takich sprawach, jak został zatrzymany ksiądz Olszewski, w ogóle nie powinny być stosowane areszty. Można stosować różnego rodzaju poręczenia, mechanizmy ograniczenia wyjazdu za granicę, czy cokolwiek innego. No, taki został zastosowany. Ja tylko jeszcze dodam, że na 2 dni przed terminem rozpoznania tego zażalenia panowie na zatrzymanie i przedłużenie księdzu Michałowi Olszewskiemu tego aresztu, prokuratura zmieniła zarzuty, a konkretnie zamiana miała miejsce artykułu 296, czyli tak zwane przestępstwo menadżerskie, na artykuł 284 Kodeksu Karnego. Przestępstwo przywłaszczenia mienia. Przepraszam bardzo, o co chodzi? Jakie przywłaszczenie mienia? W którym miejscu, w którym momencie ksiądz Olszewski przywłaszczył jakiekolwiek mienie? Bo mieliśmy dofinansowanie w legalnym konkursie. Z budżetu państwa ksiądz Olszewski, Fundacja Profeto dostaje pieniądze. I za te pieniądze przecież wybudowano ośrodek. To o jakim przywłaszczeniu mówi prokuratura Adama Bodnara? Ja powiem w ten sposób. Orzeczenie zapada na rozprawie. Do rozprawy się przygotowuje sędzia. Na początku mamy wniosek prokuratury o jedno przestępstwo, więc sędzia przygotowuje się do uzasadnienia jednego oddalenia wniosku prokuratury o oddalenia wniosku prokuratury w stosunku do tego przestępstwa, czyli buduje swoje uzasadnienie, dlaczego się zgadza, dlaczego nie. Jeżeli 2 tygodnie później, kiedy sędzia ma ułożoną w głowie listę, dlaczego należy odrzucić bądź przyjąć wniosek, wpływa nowy wniosek. Więc jeżeli mamy do czynienia na przykład z 24 tomami akt albo większą ilością akt, to sędzia musi zmienić. A to nie odbiera pan tego jako próbę właśnie ze strony prokuratury
tak przeciągnięcia i postawienia sprawy, aby ksiądz Michał Olszewski nie wychodził przez ten szereg kilku miesięcy, jakie spędził w areszcie śledczym. Uważam, bo mieliśmy dokładnie tę samą kwestię w momencie, kiedy sąd apelacyjny postanowił skrócić ten środek zapobiegawczy. I momentalnie prokuratura postawiła nowe zarzuty. Panie redaktorze, oczywiście to, co powiedziałem, czyli zmiana zarzutów w trakcie aresztu jest dopuszczalna prawem przez prokuraturę. Uważam, że generalnie w tej sprawie nie powinno stosować się takich metod i prokuratura wykorzystuje swoje uprawnienia w sposób, że tak powiem, świadomy. Jeżeli w sprawie jest, nie wiem, 24, 35 czy ileś tomu fakt, nie rozmawiałem z mecenasem Wąsowskim, mimo że w międzyczasie się z nim spotkałem, nie dzisiaj, jest jakaś tam tajemnica adwokacka, ale jeżeli jest kilkadziesiąt tomów akt, jeżeli jest konkretny zarzut, do tego konkretnego zarzutu musi się odnieść sędzia. Sędzia musi uzasadnić ten zarzut, dlaczego zdecydował tak albo dlaczego zdecydował nie. I po drodze mu się, że tak powiem, zmienia pole widzenia i on musi za każdym razem dokonać uzasadnienia. I na przykład jest sytuacja taka, że zmienia się zarzut na dwa dni przed rozprawą, no to ten sędzia ma już naprawdę ograniczone pole manewru, żeby to dobrze uzasadnić. Przepis dopuszcza wprowadzenie... Ja rozumiem, że można zmienić zarzuty, czy dodać nowe zarzuty, kiedy pojawiają się nowe okoliczności, panowie. A w tej kwestii nie było takiego momentu, w którym pojawiły się nowe okoliczności, nowe dowody w całej tej sprawie. Zresztą o tym mówili księdza Michała Olszewskiego. To ostatnie zdanie. Ja tylko chcę pokazać, że przepisy aresztowe w Polsce są absolutnie, że tak powiem, nieludzkie, niedostosowane do cywilizowanego państwa. One są dostosowane do jakiegoś systemu sądowniczego opisanego w książce Franza Kafki Proces. Mateusz Piepiórka, bezpartyjni samorządowcy. Jak pan patrzy na te działania prokuratury przez te wszystkie kilka miesięcy, kiedy w areszcie siedział ksiądz Michał Olszewski, siedziały urzędniczki i co w pana ocenie zmieniło się, że wczoraj usłyszeliśmy ten werdykt pozwalający na to, żeby cała trójka zwyczajnie areszt opuściła? Przede wszystkim warto uporządkować to wszystko. W 2014 roku powstała ta organizacja Profeto. 6 lat później wystartowała w konkursie jako jedna z 10 organizacji i wygrała konkurs na budowę ośrodka do walki z uzależnieniami. W tej sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj, mam wrażenie, takie proceduralne założenie, aby skazać za cokolwiek. Najpierw była pierwsza opcja, przesłanka, że należy aresztować. Tak jakby, tutaj jak wspomniał mój przedmówca, zdecydowanie aresztowanie jest nadużywane w Polsce jako procedura dochodzeniowa do, nie wiem, przekonania, złamania stron, żeby zaczęły chcieć donosić, czy przekazywać dodatkowe informacje, czy wręcz wymuszać przesłania, wymuszać zeznania w tym kierunku, żeby odbębnić sukces wsadzenia kogoś do więzienia. No od samego początku mamy bardzo duże, liczne sytuacje, kiedy jest, mam wrażenie, taki rozkaz, żeby kogoś wsadzić do więzienia, a następnie go może się uda na coś złapać, z czegoś rozliczyć. Uważam, że w przypadku takie również... sytuacje miały, kiedy poprzednio rządził Donald Tusk. Taki los spotkał kibiców. Co więcej, szanowni państwo i moi drodzy goście, prokurator, który wówczas dla kibiców wnioskował o przedłużanie tymczasowego aresztu tego środka zapobiegawczego, który również teraz był w ocenie prokuratury potrzebny w kwestii, w sprawie księdza Michała Olszewskiego, to jest dokładnie ten sam pan prokurator, prokurator Piotr Woźniak. Tak, w gruncie rzeczy jedyną przesłanką, która tak mocno angażuje proces tutaj związany z prokuraturą do za wszelką cenę zamknięcia księdza Olszewskiego oraz dwóch urzędniczek, jest to, że ten konkurs organizował Fundusz Sprawiedliwości. I tutaj mam wrażenie, najpierw strategia polega na tym, tego rządu, żeby zamknąć tutaj księdza czy te kobiety, a następnie za wszelką cenę powiązać to z Funduszem Sprawiedliwości, tłumaczyć, że to wszystko w ogóle jest zorganizowaną grupą przestępczą. Ci ludzie byli zaangażowani w jakiś sposób, prokuratura nie wie, ale szuka. I przekwalifikowywanie też czynów, które tutaj, zarzutów, które mają być skierowane przeciwko księdzu i dwóm urzędniczkom, no są też absurdalne w tym, że jeżeli założyliśmy strategię na A i nie wyszło, no to szybko podejmijmy na B, a w razie czego aresztujmy tego księdza i te urzędniczki, bo jeszcze mogą mataczyć, ale jeżeli to jest sprawa gospodarcza, jeżeli faktycznie by doszło, hipotetycznie, do tego, że w ramach konkursu było wyłudzenie,
to co miałyby te panie dzisiaj zrobić z tym księdzem? Na co mieliby się umówić nawet? Jeżeli są na to twarde dowody, no to nie ma ryzyka mataczenia. Matactwo można przepisać każdemu i to jest nieuczciwa procedura, na bazie której cierpią rodziny tych kobiet oraz ksiądz też jest zablokowany, jeśli chodzi o organizację. Również ten ośrodek traci szansę tutaj do pomocy ludziom. Zdaje się, że jednym z postanowień sądu w innej sprawie, ale dotyczącej Fundacji Profeto, zapadło postanowienie zabezpieczające majątek fundacji na kontach i z tych pieniędzy Fundacja Profeto korzystać nie może. Panie pośle, do Dariusza Stefaniuka się zwracam. No, to jest cały szereg, całe spektrum wielu wątpliwości w ocenie oczywiście tych działań, jakie podejmowała prokuratura Adama Bodnara. Wczoraj decyzja o tym, że ksiądz Michałszewski, że urzędniczki z aresztu wychodzą. Dlaczego tak długo w pana ocenie trzeba było czekać właśnie na taką decyzję i na taki wyrok? I dlaczego przez te ponad pół roku, przez 7 miesięcy prokuratura w pana ocenie robiła absolutnie wszystko, aby w areszcie śledczym zatrzymać całą trójkę? Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, robili to tylko i wyłącznie dlatego, bo mieli takie zlecenie polityczne. A to zlecenie polityczne było od Adama Bodnara oraz od Donalda Tuska, który chce pokazać grupie swoich wyborców, właściwie to już takiej sekcie silnych razem, że no co prawda 100 konkretów nie spełniłem, ale zobaczcie, jak pokazuje mafię pisowską, pokazuje zorganizowaną grupę przestępczą i jak się nie uda... Panie pośle, Jan Grabiec twierdzi, że kilkadziesiąt z tych konkretów Donalda Tuska udało się zrealizować. Śmiem wątpić i mogę pokazać wszystkie inne dane ważnych i poczytnych gazet, które pokazują, że to było ewentualnie kilka, bądź kilkanaście. Ale panie redaktorze, wracając do tematu, to miały być ofiary reżimu Donalda Tuska, a dla niego to miało być trofeum, które myślę, że było polecenie, aby zarówno te panie, jak i ksiądz Olszewski spędzili w areszcie długie miesiące aż do wyborów prezydenckich, bo przecież ofiara jest potrzebna dla tego systemu, jak dla każdej dyktatury. Można dzisiaj mówić o tym, że wszyscy się cieszymy. Ja się zgodzę tutaj z moimi przedmówcami w studio i bardzo dziękuję wszystkim ludziom, którzy przez te kilka miesięcy pisali listy, podpisywali petycje, również byli pod tymi miejscami aresztu, modlili się i nawoływali i upubliczniali całą sytuację. Dziękuję bardzo Telewizji Republika i wszystkim wolnym mediom i wielkie brawa dla redaktora Rachonia, który podjął tą, myślę, bardzo dobrą, ale z drugiej strony altruistyczną decyzję o tym, że właśnie tą kaucję wpłaci i to zabezpieczenie. Również wielkie brawa i podziękowania dla pana europosła Daniela Obajtka, który powiedział, że również jest gotowy wpłacić za księdza Olszewskiego tą kaucję. I zgodzę się tutaj z moim kolegą Grzegorzem Płaczkiem, że to nie tylko urzędnicy nie mają takich sum, ale myślę, że również bardzo wielu posłów nie ma na kontach 350 tysięcy, które mogą być takim zabezpieczeniem. Jest to horrendalna kwota, która miała pokazać, że no, jesteśmy łaskawi, no ale jak znajdziecie te pieniądze. I jedna rzecz tutaj do kolegi z Lewicy, bo to Lewica dzisiaj tworzy koalicję 13 grudnia. Oczywiście można mówić, że to się nie zmieni, dopóki się prawo nie zmieni, że jest tak źle, że jest tyle aresztów wydobywczych i tak dalej, ale to wy, szanowni panowie, od roku bodajże jesteście u władzy, to wasz szef, prokurator generalny Adam Bodnar, będąc rzecznikiem praw obywatelskich, utyskiwał na wszystkie rządy i mówił, że to jest skandal, że tak długo ludzie są przetrzymywani w aresztach wydobywczych. I to od Adama Bodnara dzisiaj, jako prokuratora generalnego, zależy to, czy prokurator wnosi o taki areszt do sądu. I to prokuratura decyduje o tym, czy ktoś się znajdzie w areszcie wydobywczym, czy się nie znajdzie
w tym areszcie. Więc wszystkie karty macie w swoich rękach i dzisiaj mówienie o tym, że jest tak źle, to nie ten adres. To nie adres odbiorców Telewizji Republika, tylko adres na ulicach Ujazdowskich, na Alejach Ujazdowskich, w KPRM-ie do Donalda Tuska i do Adama Bodnara. Niech się w końcu opamiętają, bo obiecywali zupełnie co innego, a robią co innego. Rządzi nimi zemsta, a nie sprawiedliwość. Ja mogę? Tak, oczywiście. Piotr Kusznieruk, bardzo proszę. Ponad 3 miesięcy jest powołana komisja kodyfikacyjna, która ma zmienić zapisy w kodeksie karnym. I sądzę, że w grudniu zostanie wysłany wniosek do Sejmu o zmianę zapisów dotyczących aresztów i ograniczenia aresztów w tym zakresie. W związku z tym no my zmieniamy, kodeksu karnego się nie zmienia w ten sposób, ponieważ mamy do czynienia z ustawą, która jest powiązana z wieloma ustawami. Więc te czynności się dzieją. Ja mogę tylko odpowiedzieć, dlaczego od 3 miesięcy, a nie od 15 czy 14 grudnia, jak zaczęliście swoje rządy. Ja zastanawiam się tak, panowie, nad tymi projektami ustaw, nad którymi pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości, nad taką ustawą chociażby dotyczącą kwestii statusu sędziów. Wczoraj pytałem Adama Bodnara o opinię Komisji Weneckiej, która jest miażdżąca dla tego rządu, również dla samego Adama Bodnara. Adam Bodnar szykuje ustawę, która odpowie, kto jest sędzią, kto nie jest sędzią, kogo będzie można wyrzucić z zawodu, kogo będzie można usunąć. No tyle tylko, że to nie politycy usuwają sędziów na mocy takiej czy innej ustawy, tylko wyrok sądu. No my tu mamy, tak mi się wydaje, pomieszanie z poplątaniem, gdzie jest trójpodział władzy. Grzegorz Płaczek. Ja uczestniczyłem osobiście w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Weneckiej. W związku z tym doświadczyłem takiego momentu, kiedy zrozumiałem, że Komisja Wenecka rzeczywiście widzi głęboki problem, który jest w Polsce. Absolutnie nie oczekuję niczego niepolitycznego z punktu widzenia tego, co obiecuje obecnie nasz minister sprawiedliwości, dlatego że już wielokrotnie wiemy i pojawiało się to w przestrzeni publicznej, dochodziło nawet do spotkań z panem prezydentem Andrzejem Dudą, były obiecywanki, były proponowane rozwiązania, które na samym końcu, jak się już ktoś wczytał w te wszystkie rozwiązania, to i tak to, za czym postuluje Koalicja Obywatelska, miało być na wierzchu. Nikt nie słucha opozycji, nikt nie słucha zdrowego rozsądku. System jedzie niestety cały czas walcem. Jakiekolwiek, proszę mi wybaczyć za śmiałość, ale jakiekolwiek obiecanki ze strony pana Adama Bodnara bądź premiera, że uzdrowi teraz czy Trybunał Konstytucyjny, czy polskie sądy i będzie to rzeczywiście antypolityczne, niepolityczne i będzie to sprawiedliwe, no to niestety, ale w tego typu zobowiązania po prostu jako poseł nie wierzę. Natomiast to nie oznacza, że my jako posłowie nie powinniśmy ze sobą rozmawiać i nie powinniśmy próbować rozwiązać ten problem, dlatego że ten problem wciąż jest i wciąż istnieje. Wciąż mamy zagrożenia. Ale to panie pośle, bo to na razie wygląda w ten sposób, że jedną ustawą minister Adam Bodnar chce objąć 3000 sędziów, bo o takiej liczbie mówimy, tych, wokół których dzisiaj ta władza ma jakieś wątpliwości, pomimo tego, że mamy orzeczenia chociażby czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy Sądu Najwyższego o tym, że ci sędziowie powołani po 2018 roku przez Krajową Radę Sądownictwa są sędziami legalnymi. I to samo teraz mówi Komisja Wenecka, która dla tego rządu przecież jest niemalże autorytetem. Czy tak, poczekajmy na te wszystkie szczegóły, dlatego że już przerabialiśmy jedną próbę, o czym przed chwilką mówiłem, i spotkanie przecież było z panem prezydentem i wszystkim się wydawało, że to idzie w dobrym kierunku, po czym się nagle okazuje, że jeden zapis w projekcie ustawy świadczy o tym, że ktoś jednak ma być tym sędzią w Trybunale Konstytucyjnym, ktoś jednak nie. Sprawa jest bardzo poważna i bardzo niebezpieczna, dlatego że jeżeli by doszło do sytuacji takiej, że niektórzy sędziowie okazuje się, że nie są sędziami, to oznacza, że te osoby nie mogły orzekać w sprawach w przeszłości, a to oznacza, że tysiące, jak nie miliony orzeczeń idą właściwie w niebyt, więc do tego nie możemy oczywiście dopuścić. Próbujemy wszyscy rozwiązać ten jakże poważny problem dla naszego systemu sprawiedliwości. Problem jednak na tym, zakończył taką klamrą, że nie ma żywych, normalnych, merytorycznych rozmów z wszystkimi partiami politycznymi. Ja rozumiem, że ktoś rządzi i ktoś może podejmować zgodnie z jego
z jego wiedzą, z jego stanowiskiem jakąś decyzję. Natomiast my nie mówimy o sprzedaży gruszek, tylko mówimy o systemie sprawiedliwości w całym kraju. Jako poseł czekam, chętnie jestem żywo tym zainteresowany, żeby zobaczyć, jakie szczegółowe rozwiązania będą wprowadzane i czy rzeczywiście nie dojdzie do jakiejś sytuacji, że sędziowie będą musieli sobie sypać włosy i głowy popiołem i się przyznawać do jakichś błędów, wycofywać się z tej sytuacji. No, wszyscy jesteśmy ludźmi, mówimy o bardzo dużej grupie sędziów. Poczekajmy, bo niestety ostatnie miesiące, myślę, że tylko nie tylko mnie, ale również pana posła z Prawa i Sprawiedliwości, nauczyły, że bardzo często diabeł tkwi w szczegółach. To Piotra Kusznieruka z Lewicy wobec tego zapytam. Jak pan zestawia te wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wreszcie Komisji Weneckiej w kwestii statusu sędziów z tym, co próbuje robić teraz Adam Bodnar? Mówi o tej ustawie. To znaczy, ja bym nie mieszał Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest, że tak powiem, zupełnie inne gremium i zupełnie inaczej powoływane do systemu sądownictwa. Oczywiście jest to sąd, który orzeka w zakresie zgodności z konstytucją zapisów ustaw i to jest jakby inna sprawa. Chciałem uszczegółowić tylko i wyłącznie do tego, czym się tak naprawdę w większości zajmowała Komisja Wenecka. Po pierwsze, Komisja Wenecka została wezwana jako autoaudyt, no bo generalnie pojawiła się na zaproszenie ministra sprawiedliwości, żeby dokonała weryfikacji mechanizmu powołań i propozycji legislacyjnych, które przedstawił minister Bodnar w zakresie oceny i, że tak powiem, wyprowadzenia prawidłowo postępowań związanych z powoływaniem sędziów. Co jest w orzeczeniu Komisji Weneckiej? Po pierwsze, Komisja Wenecka orzekła, że są sędziowie, którzy zostali powołani nieprawidłowo. I to jest oczywiście ugruntowanie w przekonaniu. Komisja Wenecka również powiedziała, że nie można z wszystkich traktować walcem w postaci ustawy, ponieważ każdy z sędziów był powoływany indywidualnie, miał indywidualne warunki powołania, składał indywidualny wniosek, była realizowana indywidualna ocena. Więc jeżeli ma być jakakolwiek weryfikacja sędziów, to ona nie może mieć charakteru ustawowego, że wszystkich, nie wiem, tak jak wcześniej pan Bodnar powiedział, dzielimy na trzy grupy, będzie jedna, druga i trzecia grupa i każda tak, grupa i ci, co mogą wyrazić, co będą chcieli wyrazić czynny żal, to zostaną im grzechy odpuszczone, a Adam Bodnar będzie rozgrzeszył. Generalnie jest to niedopuszczalne. Komisja Wenecka, mówiąc o tym, że są sędziowie powołani nieprawidłowo, zwróciła uwagę na te wątpliwości. W związku z tym do każdego przypadku powołanego sędziego trzeba podejść indywidualnie i na to zwrócić uwagę, jak został powołany i w jakim trybie, w jakim cyklu, jakie miał opinie, jakie miał kwalifikacje. Chcę jeszcze również odnieść się do samoorzeczeń Sądu Najwyższego, no bo w przypadku na przykład Naczelnego Sądu Administracyjnego, to orzeczenie, które mówi, że nie ma neosędziów, jest w sytuacji no, mocno wątpliwej, ponieważ to orzeczenie zostało powołane w składzie neosędziów. W związku z tym panowie, orzekając w Sądzie Najwyższym, że jest wszystko w porządku, orzekli we własnym gronie. Jeżeli te grono byłoby mieszane 50 na 50 albo jakokolwiek inaczej, to te orzeczenie można by było traktować tak no, trochę bardziej rzetelnie. Ale skoro jest orzekane w tym składzie, no to istnieją wątpliwości i za każdym razem, tak jak ministerstwo zwróciło się w tym zakresie o niezależny audyt do Komisji Weneckiej, no to ocena sędziów, czy są prawidłowo, czy nieprawidłowo powołani, powinna być zrealizowana na niezależnie. I to jest oczywiście ogrom pracy, który trzeba zrobić. Do tego trzeba przygotować postępowanie legislacyjne. Co ciekawe też, i na to należy zwrócić uwagę, że Komisja Wenecka zwróciła uwagę tutaj na czas, że nie można tego procesu zbytnio przedłużać. W związku z tym trzeba odejść od pomysłu Adama Bodnara odnośnie ustawy, która walcuje wszystkich ludzi i robi, że tak powiem, zbiorową odpowiedzialność, tylko trzeba powołać zespół czy zespoły, trudno mi określić, bo nie uczestniczę w tego typu pracach. Panie Piotrze, zanim Adam Bodnar będzie powoływał jakiekolwiek nowe zespoły, to najpierw powinien, wie pan jaki zespół, odwołać, zamknąć? Nie. Ten, który funkcjonuje od kilku miesięcy, a ma na celu ściganie żołnierzy i strażników granicznych, którzy bronią naszej granicy. Ale on cały czas funkcjonuje, przypomnę.
Ja powiem w ten sposób. Nie wiem, czy ma odwołać, to znaczy powinien zwrócić uwagę na to, jak ten zespół działa, ponieważ... Ale sam fakt istnienia takiego zespołu, że za obronę polskiej granicy, strażnicy graniczni, żołnierze Wojska Polskiego mają ponosić jakiekolwiek konsekwencje? Panie Piotrze, no przecież to jest jakiś... No ale ja powiem w ten sposób... Rolą Wojska Polskiego Straży Granicznej jest ochrona nienaruszalności polskiej granicy. Została wprowadzona ustawa, zostały wprowadzane regulacje prawne, które umożliwiają większe używanie broni i te sprawy się doreguluje po prostu. W tym czasie zwracam uwagę, że nikt nie został skazany. Jedno zdanie w adwocem, przepraszam, myli się pan, jeżeli żyje pan w takiej świadomości, że Komisja Wenecka zajmowała się tak wąską tematyką, o której pan był, raczył pan wspomnieć. Byłem na tej komisji, rozmawialiśmy zarówno o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym, o KRS-ie, o sędziach, w związku z tym wyciąganie tylko wąskiego takiego wycinka jest wprowadzaniem opinii publicznej. Dariusz Stefaniuk, panie pośle, jak pan patrzy na te propozycje, które pojawiają się w resorcie sprawiedliwości? O nich bardzo głośno mówi, chociażby wczoraj na konferencji prasowej. Adam Bodnar był w jednym z podwarszawskich liceów, aby nauczać, uwaga, o praworządności i czym jest konstytucja. Panie redaktorze, w pierwszej kolejności chciałbym się odnieść do tej Komisji Weneckiej, bo ona dla tej całej koalicji 13 grudnia jest wyrocznią. To nie jest tylko autorytet, to jest wyrocznia, ja to pamiętam za czasów naszych rządów. A tymczasem Komisja Wenecka to ciało doradcze Rady Europy, które absolutnie nie ma żadnego umocowania w polskim porządku prawnym. Nie ma prawa i nie może narzucać żadnych swoich decyzji, żadnych swoich opinii państwom członkowskim Rady Europy, więc no my możemy sobie ich tam wysłuchać, bo sobie różne rzeczy państwo poopowiadają w zależności od kraju, do którego trafią, czy będzie to kraj zarządzany w sposób taki, że pasuje do obecnej ideologii Unii Europejskiej, Rady Europy i całego lewactwa, czy będzie to też kraj, który będzie chciał budować swoją tożsamość i podmiotowość. I przecież to dokładnie widzimy. No i pewnie wielkie zaskoczenie Adama Bodnara, który myślał, że to będzie laurka dla jego rządów, a tymczasem okazało się, że Komisja Wenecka wytknęła mu błędy w jego wspaniałej, cudownej ustawie, którą chciał wprowadzić w życie i przygotował. W związku z tym, szanowny panie redaktorze, Adam Bodnar dzisiaj się już tak skompromitował, że dawno powinien ustąpić ze swojego stanowiska, ale jest usłużnym młotkowym Donalda Tuska, usłużnie wykonuje wszelkiego rodzaju polecenia i będzie na tym stanowisku trwał. To, że jeździ po szkołach i naucza o praworządności, no to jest absolutne kuriozum. To tak jakbyśmy recydywistów wypuścili z więzień i oni by mówili, że nie wolno kraść i o tym nauczali. Więc na dzień dzisiejszy nie spodziewam się tutaj jakiegoś zwrotu akcji. Wszystko będzie pudrowane, szanowni państwo, do maja 2025 roku, a więc do wyborów prezydenckich. Cała machina państwa, cała machina Donalda Tuska jest ustawiona tylko i wyłącznie pod te wybory, więc będziecie państwo świadkami tego, że będą wam mówić to, co chcielibyście usłyszeć, a będą wam mówić to tylko i wyłącznie na podstawie badań, które będą pokazywane. To jest ten wyskok Donalda Tuska z tym azylem, który miał zawieszać. I zepnie nam to wszystko i tak dalej, w tej i tak części, dalej. Panie pośle. Ale jedną rzecz. I teraz to ostatnie zdanie. Argument pana redaktora tylko o tym, że dalej trwają te zespoły Bodnara, które ganiają i pilnują naszych żołnierzy i strażników granicznych przy granicy, tylko pokazuje, jak to wszystko jest pudrowane, a tak naprawdę pod spodem to jest gnilizna. Mateusz Piepiórka nam zepnie to taką klamrą w tej części programu, bo mamy półtorej minuty do końca. Z jednej strony ustawa Bodnara ma na celu wzmocnić jego władzę, jego wpływ na sędziów. I była pewnie domniemana wiara, że Komisja Europejska, w sensie organ Komisji Europejskiej, organ Rady, doradczy Rady Europy, ze względu na pozycję Donalda Tuska w Unii Europejskiej, miał tutaj taką wisienkę na torcie dołożyć, żeby uwiarygodnić działania Adama Bodnara w kwestii tutaj zarządzania prokuraturą. Okazało się, że niestety przeliczyli się.
Donald Tusk jednak nie ma takiej pozycji, jakiej myśleli, że ma. Komisja Wenecka w tym przypadku oblała tak naprawdę Adama Bodnara, pokazując, gdzie powinni się znajdować. To stawiamy, drodzy panowie i drodzy państwo, przecinek w naszej rozmowie. Wracamy po godzinie 10:00. Pozostańcie państwo z Republiką, pozostańcie państwo z Domem Wolnego Słowa.